Jan Paweł II był nietuzinkowym człowiekiem. W swej skromności pokazywał wielkość. Na bardzo długo zapamiętamy jego pontyfikat i słowa, które nam przekazywał. Wielu uważa, że drugiego takiego już nie będzie. Rozpłaczecie się po tych wzruszających słowach papieża Polaka przed śmiercią. Jan Paweł II to postać, którą nie trzeba nikomu przedstawiać. Prawie każdy Polak zna go i szanuje za to, co zrobił dla całego świata. Przyszło mu pełnić służbę w ciężkich czasach, ale podołał zadaniu jak mało kto. Mądrości może mu pozazdrość wielu duchownych i polityków. Inteligentny chłopak z biednej rodziny. Karol Wojtyła wychował się niezbyt bogatej rodzinie. Jego ojciec był wojskowym urzędnikiem, a matka dorywczo pracowała jako szwaczka. Od zawsze wykazywał ponadprzeciętną inteligencję oraz więź z Bogiem. Dużo czytał, grał w różnych spektaklach, był utalentowany na wiele sposobów. W czasie wojny przerwał naukę, pracował w zakładach chemicznych i kamieniołomach. Później jednak postanowił wrócić do nauki, zdecydował się na teologię. Już po wojnie został księdzem, ale wtedy jeszcze nie wiedział, że zostanie przedstawicielem Boga na ziemi. Uchodził za wielkiego reformatora. Po Soborze Watykańskim II starał się wypełniać jego założenia, chociaż nie można mu odmówić konserwatywnych poglądów na niektóre sprawy. Jak większość duchownych, sprzeciwiał się aborcji, antykoncepcji oraz był za utrzymaniem celibatu i nie chciał święceń kobiet na kapłanów. Nowa era w Kościele. Rozpoczął natomiast nową erę, jeżeli chodzi o wizerunek Kościoła katolickiego. Przełamał zasadę, że papieży wybiera się zwłok i zainicjował zmiany, które do dziś są kontynuowane. Jan Paweł II zaczął dużo pielgrzymować i ekumenizm stał się dla niego bardzo ważną kwestią. Porozumienie między religiami to coś, o co zabiegał. Przed śmiercią powiedział bardzo wiele ważnych rzeczy, ale również i anegdotek, które przeszły już do historii. Każdy pamięta, kiedy to opowiadał o tym, jak z kolegami poszedł na ulubione kremówki, które na jego cześć noszą nazwę kremówek papieskich. Są też cytaty, od których same łzy spływają do oczu. Jan Paweł II tuż przed śmiercią. Dwa cytaty, które wypowiedział przed śmiercią, najbardziej zasługują na zapamiętanie. Jeden z nich dotyczy zamachu na jego życie, który cudem przeżył. Powiedział wtedy: "13 maja 1981 roku jedna ręka trzymała pistolet, a inna prowadziła kulę. Odczułem ową niezwykłą macierzyńską troskę i opiekę, która okazała się mocniejsza od śmiercionośnej kuli", powiedział Jan Paweł II. O
Ostatnie słowa, jakie wypowiedział tuż przed śmiercią, sprawiają, że chce się płakać. Najpierw powiedział, kropka, pozwólcie mi iść do domu ojca, kropka, później w nocy, w której umarł, miał napisać na kartce. Jestem radosny, wy też bądźcie. I to są ostatnie słowa naszego papieża Jana Pawła II. Nic już nam go nie zastąpi i pozostała nam po nim tylko i wyłącznie pamięć oraz wszelkie dzieła przez niego dokonane.